Dzieci pytane, co to jest, bo dla nich namiot kojarzy się z namiotem współcześni, który się sam rozkłada. Ale kiedy ja podnoszę do góry takie dwa archetypy i pytam, co to jest, to pada odpowiedź. Klucze od wielkich drzwi. Ale kiedy pokazuję w tę stronę, to wtedy myślą, gwóźdź, nie gwóźdź. No i wychodzi na to, że to w końcu są super wielkie śledzie od olbrzymich namiotów. Harcerze z Grodkowa dzielą się wiedzą i historią swojej drużyny. W bibliotece na rynku w Grodkowie można oglądać wystawę Harcerstwo. Sięgnęliśmy do korzeni harcerstwa grodkowskiego przy okazji sprzątania starych zasobów, a więc garaży, które zostały i tym podobnych przybytków. No i wtedy okazało się, że jest bardzo bogaty arsenał materiałów, które warto zaprezentować, a przede wszystkim ludzi, którzy tworzyli to harcerstwo. Dużo ludzi nie wie, co to jest harcerstwo. Mam nadzieję, że mamy jakiś taki renesans trochę tej grupy, bo w Grodkowie bardzo prężnie to działało. No i życzymy naszej grupie Bobrów, żeby się rozrośli. Z tego, co słyszymy, już kilka osób się zapisało nawet do nich, żeby uczestniczyć w harcerstwie. Bobry z Grodkowa wystawą opowiadają o swojej działalności. Dla uczestników nie brakuje ciekawostek, gier i zabaw. Można było poczuć się jak na obozie. Typowa radiostacja, którą się jeszcze nawet można posługiwać na obozach. Sprzęt, no, widać, który łapie za serce. I pytam dzieci, co to jest? To dzieci mówią, o, czterej pancerni pies. Kojarzą ten sprzęt. To jest taki właśnie zabytek. Mamy też jeszcze takie sprzęty. Jak? Proszę, maska gazowa, to kiedyś się używało właśnie też do ćwiczeń różnych. Harcerze na swojej wystawie gościli wiele grup, od dzieci po młodzież i dorosłych. Każdy może nauczyć się apelu musztry harcerskiej, zaśpiewać piosenkę i poznać harcerskie sposoby na spędzanie czasu. Harcerstwo to jest najlepsza szkoła życia, tutaj jakby harcerze uczą się tej takiej zaradności życiowej. Na przykład poprzez to, że no, jak wyjeżdżamy gdzieś na weekend, trzeba pościelić sobie samemu, trzeba ugotować samemu. Dla mnie na przykład super chwilą było, kiedy pewien harcerz z biwaku wrócił do domu i powiedział, mamo, ja gotuję obiad. I wtedy mega duma. Co jeszcze robimy? Uczymy rozpalać ogniska dzieci, tak żeby każdy, kiedy już de facto, nie wiem, nie będzie prądu czy coś, no albo gdziekolwiek mógł sobie rozpalić i coś prostego ugotować, ale też staramy się takie jakby przygody robić, żeby każdy przeżył swoją największą przygodę w życiu. Dwa lata temu jakoś zobaczyłam jakieś zdjęcie na Facebooku naszej drużyny i doszłam do wniosku, że chciałam być harcerką, ale jakoś tak nie wiedziałam, jak to dołączyć i co się w ogóle, jak to ma działać. I wyszło tak, że we wrześniu, jak przyszłam do szkoły, to przyszli do nas na nabór. I w ogóle byłam w szoku, bo nikt nam nie powiedział wcześniej o tym. Nagle wchodzą harcerze do klasy i dołączyłam jakoś tak. Od 2 lat tu działam. Wystawa jest podsumowaniem około 70-letniej historii grodkowskiego harcerstwa. Jest to także zachęta do przystąpienia w szeregi drużyny. Zainteresowani mogą zapisać się u drucha Marka.